Co ksiądz biskup uważa na temat muzyki metalowej? Dziewczyna lat 16. Dlaczego Kościół źle podchodzi do muzyki metalowej? Dlaczego nie wolno jej słuchać? Dlaczego takie zespoły jak Rammstein są zakazane? Dziewczyna lat 16. Czy istnieją obecnie zespoły muzyczne, których utwory jako chrześcijanka nie powinnam słuchać? Jeśli tak, to dlaczego? Dziewczyna lat 17. Znowu pytania, które bym nazwał pokoleniowymi. A to dlatego, że mam nadzieję, że ci, którzy zadali te pytania, także tutaj są. Ja do tego pokolenia nie należę. Byłem nastolatkiem w latach 60. To był okres Beatlesów, Rolling Stonesów, w Polsce czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych, czerwonych gitar, skaldów, no jeszcze jakichś innych zespołów. A potem się jeszcze pojawił dość nieoczekiwanie Marek Grechuta. A to już pod koniec lat 60., początek 70., o ile dobrze pamiętam. Więc muzyki metalowej, heavy metalowej nie znam. Ale starałem się coś na ten temat dowiedzieć, by wytłumaczyć, dlaczego ta muzyka może, a niekiedy w pewnych przypadkach musi budzić poważne zastrzeżenia. Najpierw jedno rozróżnienie. Muzyka heavy metalowa, muzyce heavy metalowej nierówna. Jest jeden bardzo silny, zwłaszcza w Polsce, co zaskakuje, trend muzyki heavy metalowej prawdziwie satanistycznej. I chyba tutaj nie można się dziwić temu, że duszpasterze mówią, nie wolno. Nie wolno wchodzić w obręb kultury, która walczy z definicji z Panem Bogiem. Bo albo się jest wierzącym, albo się z Bogiem walczy. To jest swoiste albo-albo. Nie ma wyboru. Ale są, jak wiemy, także w Polsce również niektóre zespoły heavy metalowe, które odwołują się do tradycji chrześcijańskiej, które mają swój koloryt muzyczny bardzo specyficzny, ale przesłanie zupełnie inne. I dlatego, gdy chodzi właśnie o tych młodych, pokoleniowych odbiorców tej muzyki, niech najpierw, zanim pójdą na jakiś koncert, czy będą słuchać jakiegoś utworu, dowiedzą się, co to za zespół. Jaka treść jest przez ten zespół głoszona. I niewątpliwie warto tutaj znać język angielski, ale dla tego pokolenia właśnie nastolatków na szczęście dzisiaj nie jest to tak wielka trudność. Dlaczego takie to jest ważne? Bo nieraz bywa tak, że ta muzyka jest całkiem niezła, jeśli tak można powiedzieć, pociągająca. Ale jak się weźmie do ręki treść tego, co śpiewają, to musi budzić przerażenie. I stąd konieczność takiego bardzo odpowiedzialnego podejścia do tej muzyki. By znowu ta muzyka mogła człowieka podnosić, a nie sprowadzać na dno.